Jo, siemaneczko, ziomki z tej strony Alanek i dzisiaj jestem z moim bratem. Przywitaj się. Bang, 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 witam. I dzisiaj robimy takie, co byś wolał, taki filmik, co byś wolał. I Damian mi zada 5 pytań, a ja muszę na nie odpowiedzieć. I po prostu to jest takie coś, że my już nagraliśmy filmik na kanał Damiana i po prostu go wrzucimy w tym samym czasie. Więc jeśli chcesz się zobaczyć, jakie pytanie ja zadałem Damianowi, to link będzie do jego kanału pod spodem. Możecie obejrzeć, zlajkować, zbłować, robić co chcecie. Więc no, bez innego gadania przechodzimy do pytań. Dokładnie. Od razu ci podkreślam, że moje pytania nie będą takie łatwe. A więc tak, pierwsze pytanie. Co byś wolał? Zjeść surowe mięso psa, czy smażone człowieka? Nie no, kurde. No. Że ponoć ludzkie mięso smakuje podobnie do kurczaka. Wszystko smakuje jak kurczak. Zawsze jak mówisz, jak coś smakuje, to się mówi, to smakuje jak kurczak. Dokładnie. No. Tak ja bym po prostu bym wybrał ludzkie mięso, bo nie chcę dostać malerii albo coś tam, co się dostaje w surowym mięsie. Czyli ludzkie smażone. Dokładnie. Dobra, tak czy tak, drugie pytanie. Wolałbyś nie mieć prawej ręki czy prawej nogi? Prawej ręki, bo wtedy bym nadal mógł chodzić. A jestem leworęczny, to tak jak dla mnie tam różnicy nie ma. Prawą ręką nic nie robię za bardzo, więc no. Dobra, wolałbyś mieć pracę, w której dużo zarabiasz, ale nie sprawia ci ona radości, wręcz cię przytłacza? Czy wolałbyś mieć pracę, która sprawia ci radość, ale zarabiasz nie tyle, że ledwo ci wystarcza? Powiem ci, że bycie szczęśliwym w życiu to jest właśnie najlepsza rzecz, która może się tobie zdarzyć. Więc myślę, że bym wybrał właśnie pracować szczęśliwie i zarabiać tyle, aby ci po prostu wystarczyło. Przepraszam, że mi tam pies czeka, kurde, ale listonosz przechodzi. Nic się stało, wszyscy rozumiemy. No, ale tak. Bym wybrał właśnie bycie szczęśliwym w pracy. Szczęście w życiu. Bo tak, jak mi ma wystarczyć, to wolę być szczęśliwy. To jest takie, które nie ma dwóch odpowiedzi, musisz wybrać jedną, tylko musisz postawić się w danej sytuacji i powiedzieć, co byś zrobił, tak? Ale dobra. A więc tak, wyobraź sobie, że masz dziewczynę, kobietę, żonę, tak? Co jesteś już długo, tak naprawdę długo, tak nie wiem, z 15 lat załóżmy, tak? Kochasz ją, w ogóle nie widzisz świata poza nią, to jest ta osoba, z którą chciałbyś spędzić resztę życia, tak? Tak. I teraz ta osoba mówi tobie, wyjawia pewien sekret, że kiedyś, no bo oczywiście to jest kobieta, tak? Że kiedyś była mężczyzną. Co byś zrobił? Znaczy... O kurde. Znaczy, kiedyś była chłopakiem. No przyszła to, operacja, to było kiedyś. Przeszłość się nie liczy. Tam jakoś spędziłem te 16 lat z nią, to już musiałem ją dobrze znać i tam nie musiało przeszkadzać. Jak ja przez te 16 lat w ogóle nie zauważyłem tej różnicy, to chyba dalej przez te następne lata chyba nic to nie będzie liczyć, więc myślę, że zostałbym z nią i przyjął to jako mężczyzna. Dobra. Teraz ostatnie pytanie, masz dwie odpowiedzi do wyboru. Gdyby był koniec świata, wolałbyś umrzeć razem ze wszystkimi, czy zostać jedynym człowiekiem na świecie? Umrzeć razem ze wszystkimi, bo jaki jest sens sam samemu żyć na świecie? Siakbym zarał na samotności. To jest odpowiedź na twoje pytanie. No. Tak, więc środowiska... No. No, dobra. Tutaj zakończyliśmy nasze co byś wolał. Więc tutaj są moje odpowiedzi na Damiana pytania. I tak jak mówiłem na początku filmiku, jeśli chcecie zobaczyć drugą część tego filmiku, zajrzyjcie na Damiana kanał, link będzie pod spodem. Więc no ludziska, subujcie obydwa kanały, lajkujcie obydwa filmiki, komentujcie na obydwu filmikach, co chcecie oczywiście. I no, tutaj będziemy kończyć. Pa, buah.